Cześć, witajcie moi kochani, widząc was, to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hellblade Senua Sacrifice. Co nas tutaj czeka? Wyciągnięcie chyba mieczaka, haha. Jak to mieliśmy się dostać? Jakoś tak niefortunnie poszliśmy chyba. Dobra. Na pewno znajdziemy przejście, więc bez obaw. Powiem szczerze, że to dosyć sprawnie nam w ogóle idzie, więc myślę, że na spokojnie możemy. No dobrze. Teraz tak. Tu będzie wyrąb, w którym mamy miecz. Możemy go po prostu wyjąć. And she saw a way out. To leave her past behind. And become a warrior in Dillian's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. No. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. Gdzie ekipa remontowa będzie chciała mnie zlać. But years later, with Zinbal's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Don't you? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Senua, the suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. They're coming for you now. Dobra, mamy miecz teraz. Będziemy ich tyrać, co? Szybciej ich łapiemy. Kurwa, ale... Bardziochy pamięciochy. Ja pierdolę, co za wizualizacja. Normalnie piekło Dantego. No. Gorzej, nie da się dotknąć, nie da się obmacać. Their memorial stone a secret. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with a disturbed mind. Wizualizacje w tej grze są ohydne. Hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. Oh no. Look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. O nie, tylko jeden kutasiarz. Why must they pay for your heresy? Zapomniałem, że on zawsze jak się zamota, to wejść inną stronę niż chce. Focus.
Mamy ich. Uff. A gdzie mamy iść? Galina! The voice of your mother. Mother! She calls to you, Senua. Go to her. Answer her pitiful call. You're both dead. You both surrendered to the voice. And your dear beloved mother was powerless against the darkness when it came for her. She too had a sight. She too doubted the gods and let the darkness infest her. But she didn't run. She escaped the only way she knew how. She gave her life to the gods. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. Chrysta, oni jej piorą mózg. Too late. She's calling for you. Why? Inny gość, taki szybszy trochę, co? O, pierwszy raz zrobiłem odbicie. Jeszcze więcej was jest tutaj. Ale was dużo, tutaj dużo się zrobiło. Kurwa! Dajcie mnie spokój. Dajcie mnie spokój. Jeszcze jeden. O kurwa. Co tu się dzieje? Dlaczego my tak biegamy w kółko? Chodź tutaj, gościu. Zginął tamten, czy co? Jak mi zaraz w plecy pierdolnie, to... Dzięki, gro. Nie wiem, czy ja mogę tą pałkę, kurwa, odbijać. No, taka nieodbijalną za bardzo, tą maczugę. Ta walka się robi ciekawa, jak ja zaczynam odbijać ich ataki, a nie tylko uciekać za każdym razem. Dobra, czas uciekać znowu. Jeszcze ktoś? Come on, me boy. Come on, come on. Może? Kurwa, jeszcze. Nie, bardzo dużo przeciwników.
Jeszcze! Kurwa, nie wiem, czy oni są nieśmiertelni, czy mi się wydaje? Może są nieskończeni. Może ja powinienem po prostu uciekać od nich. Nigdy jeszcze dużo jednostek nie było. Już? Jest! Naprawdę było ich dużo. Już myślałem, że naprawdę muszę zacząć uciekać, bo ich jest za dużo. Może jednak. Why do you still fight on? Maybe you too will suffer with your brethren in this rot and let your blood seep into the seas and the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around you. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Do you think he'd thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? O kiego tu chodzi? Nie wiem, czy na dobrą stronę idę, ale... Chodźmy. Właśnie zapisała, więc może w dobrą stronę idziemy nawet. Chyba nawet nie byłem, więc... Wątpię, bo żeby była opcja, że nie byłem gdzieś i to jest zła strona. Pierdolę, pojebana wizualizacja, naprawdę, Ninja Theory. Was popierdoliło już do końca, naprawdę? Up on her world to follow in the footsteps of her mother, to go to a place where the darkness couldn't reach her. Nie wiem, to jest jakaś retrospekcja, czy nasza twarz już się wygoiła? Look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in Isenua? In us? Come back to me. Please.
Don't let this darkness come between us. The hardest battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. Dobra, kurde. Czyli idziemy teraz na statek, dobrze widzę? Co tu się tu dzieje, to ja naprawdę, mój mózg mu się lasuje. Po prostu ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Nie mam pojęcia, co tu się rozchodzi. Mam nadzieję, że jesteśmy już tak na dobrej drodze do finału. Bo interesuje mnie to, jak to się zakończy i co tam się stanie tak naprawdę. Czym to się zakończy? Bo na razie dzieje się tak dużo dziwnych rzeczy, że nie mam pojęcia, jak dziwny musi być finał, żeby zrozumieć, o co tu się w ogóle kurwa rozchodzi. Czy my tego Dillona uratujemy? Czy to jest możliwe? Czy może sami zginiemy? To jest to jakieś zwariowane. Rana wróciła na szczęście, więc okej, jesteśmy już chyba w czasach teraźniejszych. Albo nie jesteśmy w żadnej wizji po prostu. Też tak może być, w sumie, że to przez wizję mieliśmy taką zdrową twarz. Zdrową mam na myśli, bez ran. A tamte wejście do góry? Czy te? No, tutaj, dobra. Czy nie? Nie, tędy raczej nie wejdziemy. No. Does she know which way to look? Does she know her way into the mountain? She's a girl, isn't she? Look. So clever. Did you miss us? Oh, she did. She did. Myśmy tu byliśmy, nie? Go on. There's a door. You can do it. You can see it. Come on, Senua. Go away. No nie. Dobra, oby były po prostu otwarte bez znaków. Błagam. Chyba tak. Oho, kurde. Spodziewałem się 15 znaków do odkrycia i pozdro. Drugie drzwi z rzędu i też bez znaków. Wow, chyba rekord. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Reyn. But Reyn does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Reyn's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Reyn's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned Smaug goes mean. What is it? She can feel it. No. Don't open the door. Don't go in. Don't. Turn back. No kurwa. Spierdalamy to. A great beast guards Helheim. Gorm is its name. And it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Mam tam biec? Bo tam mam biec. To jest jasno, więc będę być bezpieczniej. Don't be fooled. The
Do you hear that? Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. It's a trap. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you to see them? Do you see their faces? He's coming! Senua! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! She shouldn't be here. Ach, kurwa, znaki. Woohoo! Najlepsze, co możemy spotkać w życiu. She can't remember when it started. When her mother. Trzy znaki. Mogę to podpalić? Her eyes gazing past her. Nice, mogę podpalać. This is what happens if you reach the underworld. He said. Kiedy będzie otworzyć? And the first time she felt the cold chill of fear. Mogę iść na dół? I don't talk much about her father. No, mogę iść nawet na dół, ja pierdzielę. Mm-hmm. Niedobrze. Niedobrze. But it doesn't matter now, does it? No fucking, gra jakoś daleka nie pozwala pójść, jak na szukanie znaków. She'll have to go under. She has to. She can't. The torch will go out. The torch will go out. She can do it. She can't do it. No. The light has gone out. Run. Run. Get through it as quick as you can. The panic is out. What was that? Kurwa, czy ja nie powinienem pójść tutaj na końcu? Pierdziele, jak to stresująca gra. God. O kurde, gdzieś tu jest... Tu jest znak. Aha! Ale raczej muszę odpalić więcej świateł, co? O ile będę mógł odpalić sobie od tego. To jest niby znak? Gdzie niby? Zapal to. Nie wiem. Tutaj gdzieś muszą być jakieś znaki jeszcze, ale... Ale nie wiem gdzie. Muszę więcej lamp pozapalać, więcej zobaczę, czy jak? Rian the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rian would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rian reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rian go in search of Fafnir. Gdzie to może być? Cholera. Look,
No nie widzę nic kompletnie. O, o, to wygląda jak kształt dobry. O, coś z tego może być. Jedyny jest, tak? Jak rozumiem. Gdzie jeszcze tutaj... Na pewno jest więcej znaków, lub gdzie? Kurde. Może tu nie ma więcej znaków, no ale... Po chwili gra chyba mi sygnalizowała, że coś tu jest, czy nie? Znaki się pojawiają? Nie, już chyba nie. Ej, ej. Chwila, w sumie przestało się pojawiać więcej. Może tutaj już nie ma więcej? Może to wszystko było? No dobra. Na zasadzie to już mamy świat, możemy tu wrócić. To zapalić, czy nie? Gdzieś, jakiś może? Tu? Taki znak tu się nie tworzy gdzieś po drodze? Nie, no. No, tam coś jest? O, dobra, tam już byliśmy. Tu mamy drzwi po drugiej stronie. Dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes. Nie widzę kompletnie. And every man. Our torch is going out. No, it's not. It's gonna burn out soon. She hasn't got much time. It's gonna burn out. She's too. Cholera. O! Jest coś. O, już widzę, widzę, widzę. Jest cień. Nice. Dobra, to super. Został jeszcze jeden. Isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night. Faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. Oh God, Gro, oh God. Może tutaj? Jest tych lokacja jest duża, kurde. A, tutaj byłem na początku. Okej, okay, dobra, czy źle poszedłem chyba w takim razie? Tutaj? Gra mi pokazuje, że tutaj gdzieś.
tutaj? Nie wiem, jakiś znak się pojawił, ale... No to chyba nie o to chodziło. Już coś zapalałem. Może tu? Tu jeszcze chyba mnie nie było, bo widzę, że jakaś chyba pochodnia jest. O kurwa. O Jezu, jak on szybko kopie. Szybciejsze. No! Dawaj! O, fucking kolejny. Dobra, już biorę torcze. Jest, jak mi gadają w tle. Weź pochodnie, bez pochodni nie możesz. Gdzieś tu jest do rozpalenia pochodnia, dawaj. Czy on tak rozpalić wszystkie pochodnie dookoła? Dobra, ma wszystko. To? There it is. You have all the runes. Do you feel it? The beast is crawling into your mind, searching for weakness. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only five. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? It's a trap. The beast is coming. O kurwa. Biegnij, kurwa, biegnij! Oh shit! Przeje, kurwa, banę. A! No! Kurwa! No! 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 You've lost it! It's over! To się kurwa zjebało, co? Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father, Zindo, while you pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading.
father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dillian. Straciła głowę. Straciła głowę ukochanego. Przypał straszny. Wstyd się przyznać. No, spierdalamy. Spierdalando na maksa. Ła. O kurwa, chyba za długo, co? O. O, trochę nam rączka urosło, co? Myślę, że kurwa od tego momentu. Ja tak się gdzieś pozacinałem o kamienie, mi się wydaje trochę. Niefortunnie, ale tak trochę wyszło. Teraz dobrze biegliśmy, tylko gdzieś tam przy kamieniach się poutykaliśmy. Muszę się skupić. Dokładnie nic nie widzę tam, co tam się dzieje. To taki ekran rozmazany, że nie mam zielonego pojęcia, co oni tam kombinują i pokazać i o co w tym chodzi wszystkim. Dobra, idziemy. Dawaj. Tutaj też nic nie widzę, ale jakoś to leci, nie? Come on, man! Come on! Kładka. Nic nie ma. Kurwa, znowu. Spierdolina, no. Ajajaj. Nie wiem, dokąd mam biec. Może coś nie tak robię? Czy oni coś powiedzieli? Take the light? Słyszałem dobrze? Ja się sobie ubzurałem. Mogę gdzieś podnieść pochodnie? Ubzurałem. Chwila, bo jeżeli usłyszałem dobrze, to znaczy, że gdzieś tu pochodnia do zebrania. Może to jakiś znak od Boga usłyszałem, a nie od nich. Mogę coś podnieść? Gdzieś? Gdzieś jakaś pochodnia? No może pochodnie, może rzeczywiście, a może ginę, bo pochodni nie mam. Dobra, zobaczmy. Mogę wziąć pochodnie? Ja pierdolę, no dobra. Kurwa, no to już wiem, dlaczego zginąłem dwa razy, bo nie szczaiłem się, że tam pochodnia leży. To pewnie wyjaśnię, dlaczego nie mogłem tak daleko biec. Aha, dlatego tak uderzałem te skały, bo tak gdzieś próbowałem nieźle
źle bym wymanewrować. Coś jest? Coś jest, ale co to jest? Nie wiem. Oh no. Tylko nie to. Jak ja ich nienawidzę. Uważajcie na mnie, czy mnie zabijecie. Mam ich? Dawać no. Pochodnie. Dobra. Tutaj zakończyłem ten odcinek, bo widzę, że już się trochę przedłuża. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i na samym odcinku szukamy rudy. No i myślę, że... No, że zbliżamy się w końcu do końca gry. No kurwa, no w końcu musimy się... No musimy już się zbliżać do końca. Dobra. Siemanko.